Mówimy dzisiaj w telewizji w Polsce.pl dużo o reputacji Polski, o tym, jak próbuje się ją zszargać i jak w tym bierze niestety udział także totalna opozycja, chociażby w tej chwili, w tych godzinach na forum Parlamentu Europejskiego. Tym bardziej trzeba docenić każdą próbę wytłumaczenia, o co naprawdę w Polsce chodzi, na czym polega zmiana roku 2015, dlaczego Polacy wciąż ją popierają. O co się w Polsce toczy bój i w jakim stanie tak naprawdę jest nasza demokracja. Taką próbę podjęło Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Berlinie. Było tam spotkanie kilku polskich dziennikarzy z kilkoma kolegami z redakcji niemieckich. Jedną z tych osób, które ze strony polskiej przekonywała do obiektywnego spojrzenia na sprawy polskie, był Andrzej Rafał Potocki, który jest z nami w studiu. Witam serdecznie, Andrzeju. Dziennikarz, witam państwa. Tygodnika sieci portalów polityce.pl. Jak przebiegło to spotkanie? Czy przyszli, bo wiem, że była w ogóle próba przez wyborczą robiona storpedowania tego spotkania, znaczy że zapewnienia, żeby nikt się nie pojawił. I czy ta rozmowa była jakimś dialogiem? Czy jest szansa na obiektywny dialog między Polską a Niemcami na tym poziomie społecznym, medialnym? Więc przyszło 3/4 zaproszonych gości, z tego przedstawiciele takich wydawnictw jak Die Zeit czy Spiegel Online. W związku z tym można powiedzieć, że była to jakaś reprezentacja środowiska dziennikarskiego niemieckiego. Na pewno byłoby lepiej, gdyby przyszło więcej, ale to już następnym razem. Sama dyskusja przebiegała w miłej atmosferze. Jednak nie udało nam się doprowadzić do tego, żeby Niemcy zaczęli nas pytać, zadawać nam pytania odnośnie tego, co w Polsce robimy. Natomiast atakowali? Tak, zaczęło się. Czyli teza, a nie pytanie. Tak, tak. Były takie, na początku były ataki. Na przykład w takiej formie, że nasz tygodnik w sieci jest tygodnikiem wydawanym za dosłownie rządowe pieniądze. W związku z tym już to jest takie samo. Znaczy, gdyby tak było, to może byśmy byli w lepszej kondycji. Gdzie są te pieniądze? Też takim odpowiedziałem. Ale jest to po prostu nieprawda. Sam fakt zadania pytania w tej formie świadczy o tym, że zadający albo nie jest rzetelnie przygotowany do rozmowy i do zadawania pytań, albo po prostu robi to tendencyjnie i specjalnie. Tu dotykasz ciekawego wątku, bo ja też mam takie doświadczenia, że przy całym takim zarzucie propagandowym pod tytułem wy jesteście propagandystami rządu polskiego, to jest haniebne, my niemieccy wolni dziennikarze powiemy wam, że tak nie wolno, to jednocześnie każda rozmowa z każdym niemieckim dziennikarzem pokazuje, że oni bronią racji rządu niemieckiego jak lwy. To znaczy znaleźć tam kogoś, kto powiedziałby, rzeczywiście otwarcie granic dla milionów przybyszów osobistą decyzją pani Merkel bez konsultacji w Unii, jest jakimś połamaniem obyczaju co najmniej, a na pewno prawa. Nie znajdziemy kogoś takiego, więc oni są reprezentantami państwa niemieckiego naprawdę w stopniu nieporównywalnym z tym, co się dzieje w Polsce. Zdecydowanie tak. Poza tym, jeśli chodzi o politykę medialną w stosunku do Polski, to jak wiadomo, jest ona prowadzona dosyć jednostronnie, a rzetelnością ma niewiele wspólnego. Powiedziałbym, woła ta rzetelność o pomstę do nieba. Mianowicie oni korzystają z relacji tylko i wyłącznie jednej strony i celem tego naszego spotkania było nie tyle przekonanie niemieckich dziennikarzy do naszych racji, co jest w trakcie półtorej godziny praktycznie niemożliwością. A nawet nie było to naszym celem ostatecznym. Naszym celem było to, żeby oni przy robieniu relacji następnych w przyszłości również porozumiewali się z drugą stroną problemu i zamieszczali także opinię strony przeciwnej. Jednym słowem, wołaliśmy głośno o pluralizm w mediach niemieckich albo jakąś formę pluralizmu. Czym to się skończyło? Skończyło się to tym, że umówiliśmy się na następny raz za jakieś 3 miesiące tutaj w Polsce, prawdopodobnie będzie następne spotkanie w szerszym składzie. Ale Niemcy jednak zagrali według swojego starego schematu
I po przeprowadzeniu następnego dnia wywiadu z organizatorem spotkania, Krzysztofem Skowrońskim, przedstawicielem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, puścili ten wywiad nie w formie wywiadu, tylko w formie opisu wywiadu, a w dodatku wyjęli pewne treści tylko, które były im wygodne. No tutaj jest padło taki, taki tekst na Deutsche Welle, czyli to jest strona po polsku, ale właśnie oficjalna niemieckich mediów, niemieckiego nadawcy publicznego. I czytamy, że grupa polskich dziennikarzy skupionych wokół Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przyjechała do Berlina, aby przekonywać niemieckich kolegów do dobrej zmiany i uwaga, w mediach, można wątpić, czy odnieśli sukces. No, zaczynanie relacji, żeby bynajmniej ktokolwiek nie pomyślał, tak? Znaczy, tekst jest tak skonstruowany, żebyś czytając go nawet przez chwilę nie pomyślał, że tam może być coś racjonalnego, nad czym się warto pochylić, że to jest jakiś dialog. No, przyjechali przekonywać i im się nie udało. Do widzenia. No, to Piotr Semka zauważył na Twitterze słusznie i też w wywiadzie dla portalu w polityce.pl, że to jest niezwykle pesymistyczne, bo to pokazuje, że te próby dialogu są ze strony niemieckiej pozorowane, z tamtej właśnie strony. Najpierw były pretensje, że tego dialogu nie ma. Jak podjęliśmy decyzję o podjęciu dialogu, pretensje są, że ten dialog został podjęty. I jakieś dziwne sformułowania, które niewiele oddają rzeczywistość, albowiem po pierwsze celem nie było przekonywanie nas, znaczy Niemców przez nas do dobrej zmiany, tylko celem było apelowanie o większą rzetelność w relacjach z naszego kraju, to jest raz. A dwa, przeczą temu opisowi fakty, mianowicie po tym całym spotkaniu odbył się lunch, gdzie rozmawialiśmy z dziennikarzami prywatnie i tam właśnie przedstawiciel Die Zeit, gazety Die Zeit, która jest no taka była chyba reprezentowana, to był najważniejszy tygodnik opiniotwórczy, który tam był reprezentowany wśród tego towarzystwa, stwierdził, że takie rozmowy są bardzo potrzebne, bardzo dobrze się z nami rozmawia i chętnie się jeszcze raz spotka. A jaki był główny przekaz polskich dziennikarzy? Jak można by sformułować to, co chcieliście, czy opisać krótko to, co z tych różnych wypowiedzi się wyłaniało, co chcieliście przekazać niemieckim kolegom? Jaka jest prawda w waszej ocenie o tym, co się dzieje w polskich mediach, w polskiej demokracji? To można by skrócić do opisania sytuacji, mianowicie jak niemieckie media relacjonowały rzeczywistość polską przed wygraniem wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość i po wygraniu wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy tutaj już wielokrotnie była za czasów rządów koalicji PO-PSL łamana wolność słowa, przykłady można mnożyć od podsłuchów dziennikarzy poprzez jakieś ataki na redakcję i tak dalej. W mediach niemieckich nie było specjalnie głośno na ten temat. Traktowaliśmy to wtedy jako normalne zjawisko, bowiem no cóż tam przeciętnego Niemca mogą interesować. Ale więcej, no ich nie interesowała korupcja w Polsce, nie interesowały afery Ambergold. Znaczy wszystko, co sygnalizowało, że w państwie Tuska standardy są naprawdę poniżej tego, co można by oczekiwać, czego można by oczekiwać w państwie Unii Europejskiej, to wszystko było przez niemieckie media przemilczane. Ich nie interesowało to, co nie interesowało w tamtych czasach ówczesnej prasy mainstreamowej i mediów mainstreamowych. To dokładnie taki sam interes mam wykazywała niemiecka polityka medialna. A teraz po czym to się wszystko zmieniło? To się wszystko zmieniło i nagle okazuje się, że nawet niemieckie media są zainteresowane i robią z tego hałas z powodu jakiegoś tam napisu rasistowskiego na Marszu Niepodległości. Oczywiście do tego dochodzi wiele, wiele innych rzeczy. Te relacje są nierzetelne. W związku z tym ta dysproporcja, która się rzuca w oczy, powoduje pewne takie poczucie niesprawiedliwości. Ale dobrze, no to wniosek spróbujmy wyciągnąć. Czy w takim razie można powiedzieć, że widzimy dokładnie, że media niemieckie w Niemczech i media niemieckie wydawane przez niemieckie koncerny w Polsce dla Polaków są narzędziem polityki niemieckiej? Czy można jakby taki wniosek wyciągnąć? Trudno jest powiedzieć, czy one są bezpośrednio sterowane przez polityków jako narzędzie.
Czy to też wynika, czy to też wynika po prostu z mentalności tych ludzi, którzy składają się na daną redakcję. W każdym razie na pewno można przyjąć takie założenie i taką tezę można postawić, że niemieckie media robią dokładnie to samo, co robi niemiecki rząd i współgrają propagandowo z polityką niemieckiego rządu. Ale jak już wspomniałem, trudno jest udowodnić bezpośrednie działanie, natomiast jeśli chodzi o wydźwięk, to takowy jest. Andrzeju, znasz Niemcy dobrze, jak pewnie ta wizyta była krótka, ale no wiele razy byłeś wcześniej, wiele, wiem, kilka lat chyba tam w ogóle mieszkałeś w Niemczech, pracowałeś. Parę miesięcy można parę miesięcy, ale znasz ten kraj. Jak go znajdujesz w tej chwili? Czy chociażby ta decyzja o przyjęciu milionów migrantów naruszyła jakąś strukturę społeczną, takie poczucie bezpieczeństwa, czy jednak sobie z tym poradzili? Czy to samo zadowolenie, tak typowe dla Niemiec ostatnich lat, wciąż tam odnajdujemy? Taki podam może krótki przykład humorystyczny. Na 8 taksówek, którymi jeździłem po Berlinie, jeden kierowca tylko był prawdziwym Berlińczykiem, pozostali to byli cudzoziemcy. Czyli tak jak w Nowym Jorku już się tam zrobiło, co parę lat temu było w ogóle niespotykane. I zawsze jak się wsiadało do berlińskiej taksówki, to rozmawiało się z autentycznym Berlińczykiem, który mówił lokalnym akcentem, z którego Berlińczycy są zresztą bardzo dumni, i lokalną gwarą. No tu niestety mieliśmy różne języki, a kierowca, który nas wiózł na lotnisko, rozmawiał sobie przez telefon głośno mówiący po arabsku. Także to taki krótki obrazek dla kogoś, kto tam przyjeżdża na dzień czy na dwa, że to jest po prostu widoczne i tych cudzoziemców na ulicach Niemiec no, jest dużo. To Niemcy w tej kwestii są bardzo podzielone, o czym właśnie niemiecka prasa, czego niemiecka prasa unika. I teraz Niemcy dzielą się na tych, którzy się obawiają tego, co się stanie pod wpływem przyjęcia takiej ilości imigrantów, oraz ci, którzy uważają, że im się ten pomysł uda, oni się integrują i wszystko będzie pięknie i ładnie i stworzą kraj międzynarodowy. Podziały idą w rodzinach, tak jak u nas, ale tylko nie są one tak głośne no medialnie. Tak, tylko że ta druga strona, ta, która jest optymistyczna, to się sprowadza do tego, że mają nadzieję, że to się uda, bo na przykład, jeśli chodzi o rodziny tureckie, jest odwrotny. Pierwsze pokolenie przyjechało do ciężkiej pracy i ciężko pracowało, drugie się już asymilowało, trzecie często odnosiło sukces, a czwarte wraca do twardej tożsamości tureckiej czy islamskiej. No to jest pewien szok. No tak, no poza tym nikt nie mówi, że nadzieja jest matką mądrych, prawda? I opieranie się nadziei w tym przypadku, a nie na twardych faktach z przeszłości dotyczących konkretnie imigracji, właśnie tutaj wspomniałeś, Turków, jest oczywiście irracjonalne. Jedno pytanie, no skoro to jest takie szczęście, dlaczego chcą się tym szczęściem z nami dzielić? O co chodzi? To przymusowo jeszcze, tak? No tak, to jest jakaś niekonsekwencja w tej kwestii. No cóż, to można jeszcze... Czy na końcu zadam pytanie, czy uważasz, że my jesteśmy skazani, mając rządy Prawa i Sprawiedliwości, mając taką próbę wybicia się na podmiotowość, odzyskania suwerenności tam, gdzie została utracona, wzmocnienia państwa polskiego, czy jesteśmy skazani na konflikt, czy Niemcy będą kiedyś w stanie, bo dziś nie są, ale będą kiedyś w stanie przyjąć do wiadomości, że mają po drugiej stronie nie zhołdowanego partnera, ale partnera samodzielnego, z którym trzeba twardo negocjować. Na przykład też takie kwestie, jak kwestie odszkodowań za II wojnę światową, do dziś niezapłacone Polsce, państwu, krajowi, narodowi, który najwięcej ucierpiał. Ja jestem dobrej myśli, wbrew pozorom. Mianowicie uważam, że jest to trochę kwestia czasu. Może nigdy te stosunki nie będą takie, że będziemy sobie jako państwa z dzióbków jedli, ale te ataki, one będą coraz słabsze. To też jest kwestia tego, że Prawo i Sprawiedliwość było u władzy bardzo krótko, przez półtora roku w ciągu ostatnich 27 lat. A teraz wiedzą, że to na dłużej, tak? W związku z to raz, a dwa, to spowodowało mniejsze siłą rzeczy kontakty pomiędzy politykami Prawa i Sprawiedliwości, a na przykład politykami zachodnimi, co normalnie w robieniu polityki jest rzeczą niezbędną i bardzo pomocną. Właśnie jeszcze tutaj chciałem powiedzieć ważną rzecz, na którą zwrócili uwagę ci dziennikarze niemieccy. Oni się tłumaczyli tym, między innymi co do właśnie braku tej drugiej strony, że mają bardzo poważny kłopot ze złapaniem polityka PiS na telefon. Jak potrzebują jakąś relację i dzwonią politycy PiS,
potwierdzili to wszyscy tam obecni, mimo wielokrotnych prób, bardzo trudno jest złapać kogoś z polityków PiS, którzy mogliby udzielić informacji na daną sprawę na bieżąco. Jakby się bali tych rozmów, baliby się, że coś powiedzą nie tak, no a to jest raczej zjawisko... też mają poczucie, że mogą być używani, tak, że łapie się ich za słowa. No ja przypomnę wywiad ministra... ale to jest mimo wszystko... Przypomnę wywiad ministra Waszczykowskiego dla Bilda niemieckiego. Wywiad, w którym minister zrobił duży gest w stosunku do prasy niemieckiej, udzielając dużej rozmowy popularnej gazecie niemieckiej. W zamian za to wyciągnięto jakiś cytat, no kwestia tam była kontekstu tych cyklistów, tłumaczenia i zaatakowano ministra. To nie jest standard, który zastosowano by w stosunku do szefa dyplomacji brytyjskiej na przykład, czy włoskiej. Nie, no więc, oczywiście, ale mimo wszystko należy... Dobrze, Andrzej, na końcu trwa w tej chwili w Parlamencie Europejskim debata w Strasburgu, trwa debata o Polsce, o tym, czy jesteśmy krajem demokratycznym. Myślisz, że te ataki też tam w końcu osłabną? No, tam na pewno później niż w Niemczech, ale jest taka szansa, no skoro one będą cały czas bezskuteczne i wyczerpie się kwestia artykułu 7 i tych tak zwanych sankcji, no to już w zasadzie temat spada z wokandy. Ten temat, proszę państwa, będziemy obserwowali. Andrzej Rafał Potocki był w Berlinie na spotkaniu z niemieckimi dziennikarzami specjalnie dla telewizji w Polsce.pl, zrelacjonował przebieg tej debaty. To chyba dobry pomysł, dobre spotkania. Warto je kontynuować mimo prób ośmieszenia, zablokowania, wyszydzenia. Zawsze coś zostanie, nawet w głowie, która tego przyjąć nie chce. Taka jest natura ludzkiej komunikacji. Andrzeju, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. A państwa zapraszam na ciąg dalszy programu już za chwileczkę.